No dobra. No to tak jak już powiedziałem, obecnie pracuję w Stomiżu Olsztyn i to będzie oczywiście ten klub i praca w nim będzie tematem webinaru. A konkretnie, tak jak już Dominik nadmienił, będzie to analiza statystyczna, tutaj konkretnie pomeczowa, czyli pokażę Wam, jakie dane zbieramy w Olsztynie, jak je staramy się wykorzystać. Poopowiadam o tym oczywiście, zachęcam do zadawania pytań, jeśli coś się pojawi, to na bieżąco będę starał się to na to odpowiadać, albo zrobimy sobie rundę pytań na koniec. Nie wiem, jak tutaj, jakie obowiązują zasady, ale dostosuję się do wszelkiej formy, także czujcie pełną swobodę, jeśli chodzi o zadawanie pytań, zero krępacji. Jeśli chodzi o miejsce, w którym pracuję, macie tutaj na zdjęciu kadrę pierwszego zespołu przed rundą jesienną, a tak naprawdę już w trakcie rundy jesiennej, bo na zdjęciu mamy jako szefa sztabu szkoleniowego tutaj Janusza Buchholca. Natomiast trzeba nadmienić, że sezon zaczynaliśmy z Patrykiem Czubakiem u steru i w tej chwili mieliśmy już dwie zmiany. W tej chwili pierwszym trenerem jest Bartosz Tarachulski. Muszę tu jeszcze oddać chłopakom inne zmiany ze sztabu, które zaszły, czyli na zdjęciu tutaj widzimy Patryka Gromka, który obecnie jest trenerem przygotowania motorycznego w Polonii Warszawa. Jego miejsce, jego obowiązki przejął duet Szymon Dujko-Domański oraz Igor Berezowski. Oczywiście, jeśli chodzi o zawodników, również jakieś transfery zaszły in i out, więc w chwili obecnej trochę inaczej. Natomiast to, co będę dzisiaj pokazywał, o czym będę Wam opowiadał, dotyczy rundy jesiennej, czyli dotyczy tych ludzi, których mamy tutaj przedstawionych na obrazku. Jeśli chodzi o plan dzisiejszego spotkania, o to, co będę poruszał, prezentują się następująco. Będziemy rozmawiać o bazach w dwóch kontekstach. Najpierw w kontekście drużynowym, następnie w kontekście indywidualnym. O stworzonych szansach również w tych dwóch kontekstach, podobnej kolejności, tej samej kolejności, o zdobytych, straconych bramkach oraz jak te wszystkie dane gromadzone mecz po meczu cyklicznie, systematycznie wyglądają w zestawieniu zbiorczym na koniec rundy i też w jaki sposób na koniec rundy te dane możemy interpretować i wykorzystywać do tego, żeby czy to proces treningowy, czy nawet szerzej całą działalność klubu wznosić na wyższy poziom. No i zaczynając od baz, czyli zacznijmy sobie od tego, czym te bazy w ogóle są. Bazy są to przestrzenie na boisku. Jeśli chodzi o położenie na boisku, to definiuje nam ten numerację baz. Struktura przeciwnika, czyli przed pierwszą linią pressingową mamy, tak jak widzicie, bazę 0. Pomiędzy pierwszą a drugą linią pressingową rywali mamy bazę 1. Pomiędzy drugą a trzecią, czyli między pomocą a linią obrony, bazę 2. Za linią obrony bazę numer 3. I wydzielamy jeszcze jedną bazę, bazę 3PK, która dodatkowo dzieli się na bazę 3PK uzyskaną z gry, z płynnej gry, oraz na bazę 3PK uzyskaną, zdobytą po stałym fragmencie gry. Jeśli chodzi o kryteria, jak te bazy liczymy, to mamy następujące te kryteria. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że statystycznie zaczynamy liczenie baz od bazy 2 w górę, czyli liczymy bazę 2, bazę 3, bazę 3PK w obu odmianach. Nie liczymy bazy 0 i bazy 1, no bo baza 0, czyli nie udało nam się minąć nawet jednego rywala, więc jest to statystycznie zerowa informacja dla nas, zerowy kontekst. Baza 1 już jakiś kontekst nam oczywiście daje, natomiast na bazie doświadczeń ludzi, którzy jeszcze przede mną zajmowali się tematyką baz, czyli w tym wypadku mówię o Maćku Szymańskim, wiceprezesie obecnie Widzewa Łódź, oraz o Patryku Czubaku, który również jest związany zawodowo w tej chwili z Widzewem Łódź.
ilość baz numer jeden, która jest zdobywana w trakcie spotkania, jest naprawdę duża. Chłopaki mówili, że oscyluje w granicach nawet do 80 w meczu, a bardzo często jest to nieistotne pod tym kątem, że z tej bazy 1 często wracamy do bazy 0, zdobywamy ją na chwilę, nie? I ta ilość jest kompletnie niewspółmierna, nie koreluje z tym, jaki ona ma wpływ na dalszy przebieg gry. Kiedy uznajemy, że baza jest zaliczona? Tak jak macie napisane obok, baza jest zdobyta, zaliczona w momencie, kiedy uzyskamy w niej piłkę otwartą, ale zaraz będzie też klip wideo, który jest taką, powiedzmy, szarą strefą, ciekawostką, ale to nie będę wyprzedzał faktów. Kolejna rzecz, która jest jakby różna i cechuje się tylko jakby tą rzeczą, tylko baza 3PK, jest to, że zaliczamy ją za każdym razem, kiedy znajdziemy się w polu karnym i jesteśmy twarzą w kierunku bramki, w kierunku ataku. W pozostałych bazach, żeby ją zaliczyć, musi być spełnione to, że mamy ustawienie pomiędzy konkretnymi formacjami rywala albo za formacją rywala, natomiast w bazie 3PK jest to trochę inaczej. Baza 3PK SFG, liczymy ją wtedy, kiedy bezpośrednio wrzutem z autu piłka zostanie dostarczona do zawodnika w polu karnym, albo kiedy wydarzy się to po stałym fragmencie, rzucie wolnym, rzucie rożnym. I tutaj nie ma precyzyjnej definicji, w sensie, że nie musi być to w pierwsze tempo, to może być drugie tempo. I liczymy tą bazę, znajdujemy się w bazie 3PK SFG do momentu, aż piłka opuści pole karne. Zresztą tutaj już taka dopowiastka, że każdą z tych baz traktujemy troszeczkę na zasadzie wejścia do jakiegoś pokoju, czyli jeśli piłkę dostarczymy do bazy, załóżmy 2 w bocznym sektorze boiska i przetransportujemy ją do półprzestrzeni czy do sektora środkowego, przeciwnicy jakby nie odbudują ustawienia, czyli nie sprawią, że opadająca czy powracająca linia pomocy wypchnie nas z tej bazy 2 do bazy 1, no to niezależnie od tego, że ta piłka się w tej bazie przesuwa, traktujemy to jak dalsze przebywanie w tym samym pokoju, więc ta baza nie jest dublowana, nie zliczamy jej podwójnie, tylko jest to zaliczona w sektorze, w którym została zdobyta. No i teraz troszeczkę praktyki. Klip, w którym jest pytanie, czy zdobywamy bazę 2, czy nie zdobywamy bazy 2. Ok, już widzę, że delikatny problem z płynnością, ale zrobię stop klatkę w momencie, który nas interesuje. I w tym momencie zawodnik z Tomilu Olsztyn, ten podświetlony, otrzymał piłkę. Piłka bez wątpienia jest otwarta, może działać w przód, natomiast ten zawodnik, nad którym widzimy znak zapytania, to jest defensywny pomocnik, szóstka ustawiona z założenia pomiędzy liniami. No i o ile liczenie baz nie stanowi większego problemu, kiedy mówimy o przeciwniku występującym w formacjach, w trzech formacjach, czyli mamy linię obrony, linię pomocy, linię ataku, wyraźny, idealny przykład to, co było przed sekundą na grafice 4-4-2, o tyle chociażby ustawienie 4-1-4-1 tworzy nam sytuację taką jak tutaj, na tej stopklatce, że może dojść do sytuacji, że szóstka przeciwnika będzie pod linią piłki, czyli z definicji nie do końca minęliśmy całą linię pomocy, jeśli szóstkę klasyfikujemy jako pomocnika. W takich wypadkach rozważamy to, na ile ustawienie tej szóstki wpływa na zawodnika z piłką, na jego działania, na jego decyzje. I sytuacja, o której właśnie rozmawiamy, jest sytuacją, w której ja bez żadnego dylematu uznaję bazę 2 w prawym bocznym sektorze za zdobytą, ponieważ szóstka jest tak daleko od piłki, że nie ma ona żadnego realnego wpływu na działania zawodnika z piłką. Więc tak to pokrótce wygląda. Mamy tutaj odpowiedź. Trener Michał Ulikowski pisze, baza zdobyta, po prostu szóstka rywala w niej przebywa. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
No dokładnie tak, tak jak mówię, nie oddziałuje na zawodnika z piłką, więc samo to, że on tam jest spozycjonowany, chociaż z definicji jest pod piłką, no to interpretacja jest taka, że bazę uznajemy za zdobytą. Kolejny przykład wideo. Też mamy zawodnika podświetlonego. Zagrywa, jest w pozycji zamkniętej, zbliża się do piłki, zagrywa piłkę za siebie i powoduje to sytuację, że pojawia nam się w głowie pytanie, czy ten zawodnik zdobył bazę 2, czy nie zdobył bazy 2, bo znowu w definicji jest napisane, stwierdzone, doprecyzowane, że bazę uznajemy za zdobytą, kiedy piłka jest otwarta. Tu mamy zawodnika ewidentnie ustawionego plecami w kierunku ataku. I nazwijmy to w ten sposób, że w tej chwili rozmawiamy o wersji baz, które ciągle się rozwijają, ciągle ewoluują. I w takiej wersji liczenia baz 1-0 ta sytuacja pewnie nie byłaby zaliczona jako zdobycie bazy 2, natomiast na bazie doświadczeń z tą materią i tutaj też rozmów właśnie w gronie trenerskim, którzy się parali tą terminologią, używają baz do swojej gry. Takie zagranie jak tutaj zaliczamy jako zdobycie bazy, ponieważ ten zawodnik pomimo tego, że jest w pozycji zamkniętej, w pełni świadomie decyduje o tym, żeby grać tą piłkę. Jest to może nietypowe, może ekwilibrystyczne, bo gra to bokiem czy tam piętą, natomiast w pełni świadomie wykonuje to podanie i wykonuje je w przód, czyli to, że był w tej chwili w pozycji zamkniętej, de facto nie uniemożliwiało mu działania progresywnego, grania do przodu. I druga rzecz z tego klipu, zdobycie bazy 3PK, czyli po tym podaniu partner tego zawodnika z bazy 2 wprowadza piłkę w pole karne i kończy strzałem. Akurat z punktu widzenia baz, samo to, czy on kończy strzałem, czy nie kończy strzałem, nie ma żadnej zasadności, nie łączy się to. Natomiast jest w polu karnym i jest twarzą w kierunku atakowanej bramki, więc bazę 3PK uznajemy za zdobytą. Jeśli teraz już możemy stwierdzić, że wiemy, gdzie jest jaka baza, gdzie występuje, jak to dzielimy, jak to liczymy, pokazałem Wam, mówię, dwie już takie sytuacje, które nam się już w trakcie, tak naprawdę w praktyce zrodziły i które trzeba było jakoś doprecyzować, sklasyfikować, to przejdźmy do tego, jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o liczenie w trakcie meczu. Tutaj macie wartości liczbowe, jakie zdobył zespół Stomilu oraz zespół Kotwicy w meczu ligowym w rundzie jesiennej, z podziałem na sektory, gdzie to było. Tutaj od razu gdzieś tam podpowiadam, że żeby nie traktować tych grafik jako tak zero-jedynkowo, na zasadzie takiej, że to, że tutaj jest zero, nie wiem, czy widzicie mój kursor, mam nadzieję, że tak, jeśli tutaj jest zero w sektorze centralnym, no to mówimy tutaj o bazie 3 i to po prostu jest taki, tak wynika z grafiki, że tą bazę 3 trzeba było gdzieś umieścić i to nie znaczy, że w tym miejscu, gdzie tu jest wyznaczony ten sektor centralny bazy 3, że tu nie było w trakcie meczu bazy 2 i że my tu nie mieliśmy piłki. Pewnie taka sytuacja była i to nie jestem Wam teraz już tak precyzyjnie w stanie określić, ile razy, natomiast jakby to daje nam tylko pogląd, która baza została zdobyta, w którym sektorze. Jak widzicie, stosujemy w Stomilu podział na 3 sektory boiska, gdzie półprzestrzenie i sektor środkowy tworzą jeden większy sektor środkowy, ale tak jak mówiłem, nie sugerujmy się do końca umiejscowieniem tych baz na placu, bo bazy na boisku są bardzo płynne i definiują je, wyznaczają je po prostu formacje zespołu przeciwnego w obu przypadkach. Druga rzecz, pamiętajmy też o tym, że mamy taką terminologię, że boisko ustawione w pionie traktujemy w taki sposób, że zawsze kierunkiem ataku jest ku górze, czyli Stomil atakuje ku górze, Kotwica broni góry, atakuje ku dołowi i w związku z tym tutaj to jest odwrócone, czyli to, co tu jest napisane, że
Kotwica zdobyła 8 razy bazę 2 w prawym sektorze, to był nasz prawy sektor, czyli z perspektywy Kotwicy Kołobrzeg był to sektor lewy. I tak jak widzicie w tym meczu, my jako Stomil zdobyliśmy 30 baz 2 z podziałem na poszczególne boki, lewy, środkowy, prawy, 0 baz 3, 12 razy bazę 3 PK z gry oraz 4 razy bazę 3 PK po stałym fragmencie. Natomiast nasz rywal z Kołobrzegu zdobył bazę 2 18 razy, również z tym podziałem, o którym mówiłem, 3 razy zdobyli bazę 3 oraz 9 razy 3 PK. Dodatkowo w tym wypadku akurat nie zdobyli bazy 3 PK SFG. I teraz pewnie już tam gdzieś pojawiają się pytania w głowie, ok, trochę cyferek się pojawiło, jak to używamy, jak z tego korzystamy. Przede wszystkim te zdobyte bazy dają nam obiektywny, a nie subiektywny obraz tego, jak wyglądało dane spotkanie pod kątem fazy ataku jednego i drugiego zespołu. Czyli tutaj możemy założyć, że jako Stomil byliśmy no niemalże, z troszeczkę z naciągnięciem, dwukrotnie częściej zdobywaliśmy bazę 2, nie zdobywaliśmy bazy 3, tutaj 3 razy zdobyła ją Kotwica i 3 razy, trzykrotnie, 3 razy więcej byliśmy w polu karnym w bazie 3 PK niż Kotwica, tak? No i to mamy przede wszystkim takie porównanie, które jest uzupełnieniem do takich informacji jak ilość chociażby wymienianych podań, ale też posiadania piłki, bo jest to o tyle kontekstowe i pełniejszy obraz, że, ponieważ daje nam dowód na to, jak to nasze posiadanie się przekładało na grę do przodu, jak bardzo albo jak trudno, jak dobrze, jak źle udawało nam się zdobywać przestrzeń w kierunku bramki przeciwnika, ilu przeciwników mijaliśmy, jak często to robiliśmy i dodatkowo w którym sektorze. I na bazie tego oczywiście możemy formułować sobie wnioski typu zdiagnozować w bronieniu chociażby sektory, w których rywale częściej niż w innych zdobywali te bazy 2 czy tam bazy 3. I teraz jak to przekładać? Przede wszystkim musimy pamiętać o kontekście, bo samo to, że Kotwica ośmiokrotnie zdobyła nasz prawy sektor, no to ok, jest liczbą sporą, natomiast musimy sprawdzić, musimy być przekonani, w jaki sposób to było, czyli potrzebujemy kontekstu, czy to się działo w ataku szybkim, czy to się działo w ataku pozycyjnym, na jakiej wysokości chcieliśmy bronić, czy to było w sytuacji, kiedy szliśmy do wysokiego pressingu i ta baza 2 była zdobywana być może jeszcze na połowie z naszej perspektywy przeciwnika wysoko, albo byliśmy już w bronieniu niskim, a pomimo tego przeciwnik potrafił gdzieś tą piłkę dostarczyć między linię i z tego starać się rozwinąć atak. Więc jest to dla nas, po połączeniu tych danych z wideo, jest to już taka spójna informacja, która daje nam obraz, nad czym ewentualnie powinniśmy więcej pracować, na co zwrócić uwagę w planowaniu kolejnego mikrocyklu albo w jeszcze szerszego procesu treningowego. Podobnie jeśli chodzi o jakikolwiek inny sektor i tak naprawdę o jakąkolwiek inną bazę, bo też zdarzają się sytuacje, że zdobywamy bazy, można powiedzieć, piętro po piętrze, czyli od bazy 0 przez 1, przez 2, aż do pola karnego, niekoniecznie przez bazę 3, bo ona, tak jak tutaj widzicie, my 0, Kotwica trzykrotnie, natomiast już trochę zdradzę kolejne tutaj rzeczy, o których będziemy rozmawiać, że baza 3 występuje najrzadziej z tych baz, które tutaj zliczamy, ale wracając, zdarzają się sytuacje, że zespoły dostają się do pola karnego, zdobywają bazę 3 PK z pominięciem bazy 2, czyli piłka jest zagrywana albo z bazy 0, albo z bazy 1 i wtedy też to też się zdarzają takie obrazki, że jeden zespół zdecydowanie dominuje w zdobywaniu bazy 2, co daje nam kontekst taki, że prawdopodobnie ten zespół posiadał piłkę,
budował ataki pozycyjne, natomiast one gdzieś tam się w tej bazie 2 urywały, a drugi ma baz 2 mniej, ale jest konkretniejszy w działaniu, gra bardziej bezpośrednio, zdobywa bazy 3 PK w inny sposób, omijając de facto bazę 2. Przechodząc do baz zdobywanych indywidualnie, podział boiska jest oczywiście taki sam, natomiast tutaj już wyróżniamy przede wszystkim sposoby, w jaki możemy zdobywać bazy, czyli możemy zdobywać bazę poprzez prowadzenie, ewentualnie dribbling, co podciągamy jakby pod jeden punkt, możemy bazę zdobyć odbierając w tej bazie piłkę, albo możemy bazę zdobyć podaniem. I z tych trzech rodzajów zdobycia baz, najciekawszym, że tak się wyrażę, albo rzeczą, którą jeszcze możemy rozkładać na czynniki, którą rozkładamy, jest zdobywanie bazy podaniem, ponieważ dwa pierwsze sposoby wykonujemy indywidualnie, czyli jeden zawodnik prowadzi piłkę albo jeden zawodnik odbiera piłkę. Natomiast przy podaniu dwóch zawodników bierze już udział, jeden zawodnik piłkę podaje, drugi ją otrzymuje. I taki właśnie jest podział, czyli w tej sytuacji, tak jak tu na grafice widzieliście, zawodnikiem podającym będzie zawodnik numer 6, otrzymujący numer 10 i w takiej nomenklaturze zliczamy te bazy, w taki sposób je klasyfikujemy. I teraz widzimy tabelkę, w której przede wszystkim macie RODO, ale wybaczcie, musiałem tak zrobić, natomiast mamy wartości liczbowe, które nam pokazują, który zawodnik, którą bazę zdobył i teraz tutaj, jak widzicie, mamy tytuł tabelki podając, prowadząc albo odbierając piłkę, czyli mamy jakby ten pierwszy stopień zawodnika, który swoim działaniem zdobywa bazę, ale przy podaniu dla partnera, a przy prowadzeniu dla samego siebie. I teraz ważny, po raz kolejny, słowo kluczowe dzisiaj, kontekst wideo, jak to się odbyło oraz to, jak to się łączy z naszą przede wszystkim strukturą, ale również z planem na mecz. I jako przykład tego, zawodnik numer 10, który w tym meczu zdobył trzykrotnie bazę 2 w lewym sektorze, trzykrotnie bazę 2 w środkowym sektorze. I teraz zasadniczo występowaliśmy w ustawieniu w ofensywie 3-4-3, gdzie dwie dziesiątki miały zajmować miejsce w bazie 2 w obu półprzestrzeniach. Natomiast te dane mogą i świadczą nam o tym w tym wypadku dokładnie, że jedna z naszych dziesiątek w tym meczu miała za zadanie stosować koncept szerokiej dziesiątki, czyli schodziła piłkę po piłkę na szerokość. I druga rzecz, która z tego wynika, skoro on trzy razy zdobywał bazę na boku i trzy razy zdobywał bazę na środku, czyli de facto pewnie operował nie w bazie 2, jeśli chodzi o wysokość boiska, tylko pewnie w bazie 1 i z tej bazy zdobywał przestrzeń dla zespołu z piłką bądź podawał piłkę do partnera do bazy 2. Stąd taki, a nie inny wynik. Natomiast zestawiając go, zobaczcie, z drugą dziesiątką, która grała w tym meczu, on tych baz, ok, na szerokości ma podobnie, ale już ma dużo mniej w środku i duża różnica po stronie zdobywanych baz 3 PK, czyli de facto ten zawodnik operował niżej, 6 razy zdobył dla nas bazę 2, natomiast ten zawodnik operował wyżej, domyślnie w bazie 2 i dzięki temu ustawieniu 4 razy wprowadził nam, dostarczył nam piłkę w pole karne. I druga strona medalu, czyli statystyka zawodników, którzy otrzymywali piłkę w bazie. I tutaj mamy już wyszczególnionych tylko tych, którzy te piłki podaniem otrzymali od partnerów. I co ważne, tutaj te wartości jakby nie muszą się sumować, no bo jeśli mamy sytuację, w której ja zdobywam bazę prowadzeniem, no to nie ma zawodnika, który tą piłkę otrzymuje, bo ja ją po prostu zdobyłem sam dla siebie, tak? Więc jakby wartości po stronie, tak jak tam było napisane, że mieliśmy 30 baz 2, to 30 baz 2 mamy w
tej poprzedniej tabelce, gdzie były bazy zdobyte prowadzeniem, odbiorem, podaniem, natomiast tutaj bazy zdobyte przez zawodników, w sensie, którzy otrzymali piłkę w bazie, nie muszą się sumować do wartości 30. I też tutaj widzimy te dziesiątki, czyli ta otrzymała 3 razy, ta 4, tutaj ta dysproporcja jest mniejsza, ale ten znowu, on też raz, że dostarczył 4 piłki w pole karne, również sam otrzymał jedną piłkę z gry oraz jedną ze stałego fragmentu, a ten zawodnik w polu karnym de facto, można powiedzieć, statystycznie w tym meczu nie zaliczył żadnej zdobyczy. Idąc dalej, kolejna rzecz, którą zliczamy, którą używamy, są to szanse. I teraz słowo o szansach. Szansa to oczywiście sytuacja, w której mieliśmy my bądź rywale realną możliwość zdobycia bramki. Bo oczywiście podobnie jak bazę liczymy je dla obu zespołów, żeby po raz kolejny móc to zestawiać, żeby mieć kontekst porównawczy. I dodatkowo do ilości stworzonych szans dodajemy sobie, tak jak widzicie, wykresy, które mówią nam o tak zwanym match flow, czyli o przebiegu meczu, czyli dodatkowa informacja, która jest dla nas wykładnikiem tego, jak wyglądał mecz pod kątem takiej płynności, pod kątem tego, jak się po prostu to układało, w których momentach spotkania mieliśmy przewagę i dodatkowo dzięki temu możemy szukać przyczyn tego i starać się pracować nad tym. Być może był to problem, jakieś, nie wiem, wydarzenie boiskowe, rozkojarzenie, zespół zgubił koncentrację, a być może akurat po jakiejś fazie, gdzie chcieliśmy popracować wyżej w pressingu, mieliśmy po prostu chwilową zadyszkę i przeciwnik nas gdzieś tam, kolokwialnie mówiąc, złapał i przycisnął i w krótkim czasie stworzył kilka sytuacji. Za każdym razem jest to znowu odniesienie do wideo, do kontekstu, bo sam wykres nie da nam pełnego obrazu. Gwola tutaj jeszcze informacji do tego wykresu. Oczywiście zielone pole to szanse 100 milu, czerwone to szanse przeciwnika, w tym wypadku dokładnie rzecz biorąc kotwicy Kołobrzeg. Te odchyły o jeden, że tak powiem, to szanse. Jeśli ma szansę zaznaczona na czarno, tak jak widzicie tu u góry, jest to szansa stworzona z gry. Jeśli na biało, jest to szansa stworzona po stałym fragmencie gry. Jeśli szansa kończyła się bramką, no to ten wykres jest po prostu o jeden punkt wyższy bądź o jeden punkt niższy od stworzonej szansy dla danego zespołu. I tutaj, tak jak widzicie, to jest screen z naszego całego tam arkuszu, w którym robimy raport pomeczowy. Tutaj dodatkowo mamy to zrobione w formie linku do wideo umieszczonego na dysku Google i, tak jak mówiłem, kontekst, czyli w dowolnej chwili każda osoba przeglądająca sobie dany raport pomeczowy może się jednym kliknięciem przenieść do materiału źródłowego, do kontekstu i każdą z tych szans w kolejności chronologicznej sobie odnaleźć i dodatkowo właśnie interpretować na podstawie materiału wideo, z czego dana sytuacja wynikała, co się tam dokładnie wydarzyło. Ok, i teraz mamy tutaj w jednym pliku zlepione wszystkie szanse 100 milu, które stworzyliśmy, czyli ich powinno być dokładnie 9. I zanim puszczę wideo, to jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, bo dotyczy ona pierwszego fragmentu. Dlaczego liczymy szanse? No, chcemy mieć obraz gry, ale tutaj na poziomie centralnym, gdzie mamy dostęp do Y-Scouta, gdzie liczą nam chociażby XG, można by sobie zadać pytanie, jaka jest celowość tego dodatkowego liczenia, dodatkowej pracy, skoro i tak mamy dostęp do jakichś danych statystycznych, które można użyć. Ok, jak najbardziej, jeśli chodzi o dane statystyczne z Y-Scouta, również je przeglądamy, również je interpretujemy i wyciągamy dla siebie, natomiast szybkie, konkretne porównanie. XG będzie nam oceniał wszystkie szanse, w których oddaliśmy strzał na bramkę. A co z sytuacjami, w których dochodzi do dośrodkowania, nasz napastnik mija się z piłką o
nie wiem, 20 centymetrów, pół metra, nie oddaje strzału, ale w naszej ocenie była to naprawdę dobra sytuacja i wystarczyło właśnie domknięcie w sensie 20 centymetrów, pół metra do tego, żeby ten w ogóle strzał oddać. W takim przypadku XG tej sytuacji w ogóle nie będzie klasyfikować i ona zniknie, natomiast my właśnie takie sytuacje, dzięki temu, że sami zbieramy te dane, sami je interpretujemy, możemy je umieścić. I już nie przedłużając, puszczam wideo i właśnie pierwsza sytuacja jest taką szansą, o której mówię, że dojdzie do dośrodkowania, natomiast nie będzie ono zakończone strzałem, pomimo tego, że nasz zawodnik był naprawdę blisko piłki i niewiele zabrakło. Następnie mamy kolejne szanse. Niech one sobie lecą. Ja Wam powiem jeszcze w tym momencie, wykorzystam ten czas do drugiej rzeczy, nad którą się ciągle w głowie zastanawiam i jak ją klasyfikuję. Jestem ciekawy też Waszego zdania, może ktoś mnie jednoznacznie będzie w stanie przekonać do tego, żeby to zmienić albo mnie utwierdzi w tym, co robię. No, mówię teraz o sytuacjach, w których zawodnik decyduje się na uderzenie, na przykład strzał z dystansu z jakiejś okolicy, powiedzmy powyżej 25 metrów i wiemy wszyscy, że statystyki takich uderzeń w piłce nożnej jasno i klarownie pokazują, że szanse na zdobycie bramki po takim uderzeniu są, mówiąc krótko, gdzieś tam znikome. Natomiast co w sytuacji, kiedy taka próba o bardzo niskiej szansie powodzenia kończy się bramką? I teraz moje spojrzenie na to jest takie, że każda bramka z automatu staje się szansą. Ale ostatnio miałem okazję porozmawiać z kimś, kto interpretował to całkowicie inaczej i on był skłonny takie sytuacje, czyli strzał z dystansu, który kończy się golem, w ogóle też nie zaliczać za szansę i one pod kątem statystyki giną. I zobaczcie, teraz właśnie zaczyna się sytuacja, w której taka bramka pada. Na uderzenie z dystansu decyduje się Filip Wójcik, robi to kapitalnie, zdobywa bramkę. I teraz pytanie właśnie kontekstu tej sytuacji. Tu mamy moment strzału, decyzja o tym. I jeśli to uderzenie zakończyłoby się strzałem gdzieś tam w trybuny, przeleciało 20 metrów za bramkę, to pewnie wielu z nas, oglądając to, stwierdziłoby, że nawet tego nie klasyfikuję jako szansę, nie wrzucam tego do materiału. Natomiast jeśli kończy się bramką, no to pojawia się dylemat. I tak jak mówię, ja na tą chwilę w tej swojej systematyce taki strzał, który kończy się golem, z automatu uznaję jako szansę, natomiast jeśli faktycznie byłby to strzał w pomidory, no to wtedy nie biorę tego pod uwagę i taki strzał mogę pominąć. I jak można sprawić, żeby te szanse trochę, że tak powiem, wygładzić, żeby je zbierać razem? My z Tomilu robimy te szanse, oceniamy, czy jakaś sytuacja jest szansą, czy nie jest szansą, gremialnie w sztabie, czyli ja jako osoba, która tnie ten materiał źródłowy, czyli mecz, przygotowuję fragmenty, które później w sztabie omawiamy i razem wspólnie klasyfikujemy jako szansę bądź jako nie szansę. I płynnie przechodząc, druga rzecz, czyli z tych samych szans, również wszyscy w sztabie rozmawiając, klasyfikujemy, kto z zawodników w danej szansie, jeśli mówimy o ataku, dla nas brał udział, albo kto, jeśli chodzi o szansę dla przeciwnika, niestety, ale był zamieszany w to, że do tej szansy doszło. I teraz jak to robimy? Jeśli chodzi o ofensywę, znaczy w obu przypadkach mówimy o trzystopniowej ocenie. W ofensywie jest ta ocena prosta i myślę, że już po opisie doskonale rozumiecie. Jako pierwszy stopień podanie kluczowe, jako drugi stopień asysta, jako trzeci strzelający strzał. Natomiast w bronieniu klasyfikujemy to też trójstopniowo, jako błąd, poważny błąd, kluczowy błąd i oczywiście ta gradacja jest taka, że ten błąd trzeciego stopnia jest dużo poważniejszy niż ten pojedynczy. I o ile ocena
udziału w szansach w ofensywie wydaje się prosta i tutaj mamy na załączonym klipie oznaczonych trzech ludzi i myślę, że tutaj nikt nie będzie miał problemu z tym, żeby sobie zinterpretować, który zawodnik, jaką z tych podświetlonych zawodników, który z nich jaką rolę w danej szansie pełni. Tak, no bo mamy tutaj zawodnika, który wykonuje tą asystę powiedzmy drugiego stopnia, czy podanie kluczowe, tak jak my to nazywamy. Mamy zawodnika, który w tym wypadku ma asystę, czyli tą piłkę wykłada do uderzenia, no i mamy zawodnika, który oddaje strzał. Proste, jasne, klarowne. Natomiast w obronie jest to już o wiele bardziej skomplikowane, bo wchodzą nam tutaj przede wszystkim działania modelowe jako drużyna, czyli wchodzi nam kontekst tego, czy dany zawodnik w danej sytuacji postąpił zgodnie z naszym modelem, czyli czy był w dobrym miejscu, czy się odpowiednio zachował, w którym momencie, potem kontekst pojedynku z rywalem, dajmy na to, i wiele, wiele takich małych rzeczy. I tak jak mówiłem, dlatego, żeby te oceny wygładzić, robimy to zawsze grupowo, wspólnie i na bazie jakby demokratycznego głosowania czy demokratycznego opiniowania, jak wyceniamy udział danego zawodnika w danej sytuacji, przyznajemy te punkty. I teraz dwa przykłady. Również zawodnicy będą podświetleni. Rzućcie okiem, spróbujcie sami w tej trzystopniowej skali ocenić tych zawodników, którzy są podświetleni. Wiem, że to troszeczkę przycina. Wybaczcie, ale hotelowy internet na tyle pozwala, więc powiedzmy, że puszczę Wam to jakieś 2-3 razy, żebyście mieli okazję się temu przyjrzeć i spokojnie to ocenić i potem podzielę się z Wami tym, co my jako sztab ustaliliśmy w tej sytuacji. Okej, było 3 razy, więc mamy tutaj 3 zawodników podświetlonych. Pierwszy zawodnik, ten, który przegrywa pojedynek tam w bocznym sektorze i dopuszcza do dośrodkowania. Jego błąd w tej sytuacji oceniliśmy na 2, czyli na poważny błąd. Zawodnika, który odbudowuje, tutaj 6 odbudowuje drugą strefę, ale jest w tej strefie spóźniony z racji tego, że naprawdę sporo czasu na to poświęcaliśmy, żeby te 6 były tam i w odpowiednim czasie, momencie i dobrą pozycję ciała przyjęli, również z racji tego właśnie przyjęliśmy i dodatkowo oczywiście jak w piłce nożnej mamy kontekst pola karnego, czyli błąd w polu karnym może być dla nas dużo bardziej kosztowny niż błąd poza polem karnym, z racji tego u niego tutaj gradacja, ocena to błąd 3 stopnia, kluczowy błąd i ten zawodnik, który po przeciwnej stronie odbudowywał ustawienie w bronieniu pola karnego, a finalnie zgubił krycie i okej, ta piłka była przeciągnięta, zawieszona na linię końcową, de facto ciężko było z niej oddać celny strzał, ale można było oddać celny strzał i nie do końca dobrze ten zawodnik odbudował ustawienie, a potem na chwilkę się zdrzemnął, jak już w miarę odbudował, czyli de facto gubi krycie, jest trochę spóźniony i również w wyniku tego, że sytuacja ma miejsce już w polu karnym i może bezpośrednio skutkować utratą bramki, to działanie również jest u nas sklasyfikowane jako błąd 3 stopnia. Ok, i drugi klip, również w bronieniu, ten sam jakby rodzaj pracy, czyli puszczam Wam ten klip 3-krotnie, rzućcie okiem, również 3 zawodników na tapecie.
Czekaj, leci ostatni raz. Dobra, i teraz jedna rzecz mi się przypomniała, którą jakby można było wywnioskować, ale jej nie powiedziałem bezpośrednio. O ile w atakowaniu raczej trudno nam klasyfikować te stopnie w ten sam sposób dla dwóch zawodników, czyli nie policzymy dwóm zawodnikom, że oddali strzał, nie policzymy dwóm zawodnikom asysty czy podania kluczowego, no chyba, że podanie kluczowe jeszcze, pewnie bylibyśmy w stanie, może dwa działania były na tyle kluczowe, że można je tak klasyfikować, natomiast samego asystującego i strzelającego raczej musimy to już przypiąć do jednego zawodnika. O tyle w bronieniu nie ma takiego limitu, nie ma żadnej definicji, która nam mówi, że musi być błąd pierwszego stopnia, drugiego czy trzeciego, albo że każdy z nich i tak dalej, i tak dalej. Czyli w danej sytuacji możemy oceniać dwóch, trzech, pięciu, a nawet więcej zawodników i wszyscy oni mogą mieć błąd tej samej kategorii. I tutaj w tym klipie, tu z tym szybkim atakiem po tym rzucie wolnym na połowie rywala, zawodnik, który był podświetlony tam bezpośrednio przy miejscu właśnie popełnienia tego faulu, raczej jeden punkt, chociaż tutaj pojawiały się głosy, że można to liczyć jako dwa razy po jednym punkcie, w sensie jeden punkt, jeden ten błąd pierwszego stopnia za to, że nie zorientował się tam przy piłce i umożliwił szybkie rozpoczęcie zespołowi rywali kontrataku. I drugie miejsce, w którym można mu przyznać jeden punkt, to ten wślizg, który de facto on zagrywa piłkę, ale nie przerywa ataku. I też ocena taka tutaj, że ten wślizg nie był do końca konieczny, ponieważ jest jeszcze bardzo daleko do bramki i być może dalszy powrót, dalsza walka o pozycję byłaby lepszym wyborem w tej sytuacji. Kolejny zawodnik to ten stoper, który wychodzi za napastnikiem i przegrywa pojedynek, umożliwiając zawodnikowi z piłką odwrócenie się. I tutaj sklasyfikowaliśmy to jako błąd drugiego stopnia, jako poważny błąd, no bo w takiej sytuacji w ataku szybkim, jeśli stoper decyduje się na wyjście ze strefy i to robi, no to oczekujemy konkretu, czyli tam nawet kosztem tego, że będzie to rzut wolny, powinno z naszej perspektywy drużynowej nastąpić przerwanie akcji i uniemożliwienie rozwinięcia tego ataku. I trzeci zawodnik, troszeczkę mogę to powiedzieć tak, że podchwytliwie, ale w tym wypadku ten zawodnik, który próbuje ślizgiem blokować to uderzenie, nie dostał jakby żadnego punktu za bronienie, bo to oczywiście punkty negatywne są, tak? Czyli tutaj on nie został obarczony, ponieważ w pierwszej chwili zachował się dobrze, czyli zawęził pole gry za wychodzącym partnerem, uniemożliwiając zagranie bezpośrednio do zawodnika wbiegającego środkiem. I w drugim momencie, kiedy piłka już została zagrana do boku, do zewnątrz, dobrze zareagował, wybiegł i interwencja w ślizgiem, którą wymagaliśmy w tym spotkaniu, żeby było to w ten sposób wykonywane, również wykonał ten ślizg i w naszej ocenie w sposób na tyle skuteczny utrudnił przeciwnikowi zadanie, że jego strzał był niecelny, więc on w tym przypadku nie został obarczony punktami karnymi za bronienie. Krzysiek, mamy pytanko. Słucham. Trener Michał Kordas. Pytanie, jak traktujecie bramki samobójcze? Na przykład piłka przechodzi wzdłuż linii bramkowej, obrońca odbija, ale w jego okolicy brak przeciwników. Gdy piłka przeszła, nie byłoby szansy. Czy rozumiesz pytanie? Znaczy rozumiem, ale czekaj, bo właśnie je sobie wyświetliłem i jeszcze raz je sobie na spokojnie przemielę. Okej. Okay. Piłka przechodzi wzdłuż linii bramkowej, obrońca odbija, ale w jego okolicy brak przeciwników. I piłka nie... Okej, czyli jakby niewymuszony taki błąd, można by to tak traktować. No myślę, że byłby to... Nie mieliśmy takiej sytuacji, więc hipotetyzuję i jest to moja jednoosobowa ocena,
ale jeśli to by było bez presji i byłby to błąd techniczny, no to ja byłbym skłonny nawet trójkę za to wlepić, nie? Czyli jako kluczowy błąd, no bo de facto no to jest stracona bramka i to jest bez presji przeciwnika, więc duży błąd. Duży w sensie ten najwyższej rangi. To mamy dalej lub rzuty karne. Okej, okay. No i tutaj podobnie, no jeśli ten kontekst, który jest tutaj przytoczony, czyli faul gdzieś w sytuacji, która jest nie jest bezpośrednim zagrożeniem, czyli nie to tak jak tu w tym klipie wideo, że próba blokowania strzału ślizgiem, tylko właśnie jakiś taki, jak to się w piłce mówi, głupi faul, czyli zawodnik gdzieś tam w rogu, odwrócony, bez realnej szansy na zdobycie bramki, on jest faulowany, no to też jestem skłonny traktować to jako kluczowy błąd, no bo rzut karny to nie bramka, ale znacząco lepsza sytuacja niż to, w jakiej dany zawodnik był, kiedy został sfaulowany. Okej, wracamy, lecimy dalej. Zdobyte, stracone bramki. Po każdym meczu, każdą bramkę nanosimy sobie na taką oto prezentację, taki oto rysunek boiska i mamy zaznaczone miejsce asysty, no czyli w tym wypadku, jak widzicie, z tego meczu mamy miejsca zdobycia obu bramek, jedna była bez asysty, bo była po tym takim w polu karnym, po zablokowanym strzale piłka odbita i z tego padła bramka, w drugim przypadku było podanie, traktowane jako asysta i został oddany strzał. Więc tak to sobie klasyfikujemy, zdaję sobie sprawę, że z jednego meczu przy dwóch bramkach wygląda to nader skromnie, natomiast w perspektywie rundy, o czym będziecie za chwilę mieli się okazję przekonać, zobaczycie, że jest tego więcej i też można na tej bazie formułować wnioski. Dodatkowo po raz kolejny odnoszę się do kontekstu, czyli do każdej tej sytuacji załączamy, bo to jest znowu, używamy tutaj, będzie trochę reklamy, ale na dysku Google, załączamy klip wideo z daną bramką i po kliknięciu na piłeczkę wyskakuje nam komentarz. W komentarzu jest załączony link. Po raz kolejny mamy na bieżąco możliwość weryfikacji i oceny konkretnej sytuacji. Okej, jeszcze tu widzę jedno pytanie od Michała. Czy do szans idzie to normalnie? Ale w sensie, Michał, co idzie do szans normalnie? Ten faul przy rzucie karnym, czy ewentualnie mówimy o tym samobuju? Tutaj jeszcze proszę o doprecyzowanie. I teraz, jeśli chodzi o te bramki, stracone na tej samej zasadzie, czyli po raz kolejny oznaczamy sobie miejsce, z którego była dograna piłka i miejsce, z którego został oddany strzał, wszystko umieszczone na dysku Google i podlinkowane. Jedno i drugie. No to tak jak mówiłem, bramkę z automatu traktuję jako szansę, natomiast faul na rzut karny, w tym kontekście, o którym mówiłeś ty, czyli że zawodnik gdzieś tam tyłem w rogu pola karnego, nie klasyfikował ja bym tego bezpośrednio jako szansę. No, rzut karny byłby z automatu szansą, bo niezależnie od tego, czy byłby wykonany skutecznie, czy nie, znalazłby się w szansach. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o te bramki. I płynnie. To wszystko, o czym sobie rozmawialiśmy, co zbieramy, co liczymy systematycznie po każdym meczu, zbieramy do kupy i formułujemy to w formie. Zliczamy, wyciągamy wnioski i robimy to w następujący sposób. Pierwsza tabelka, zdobyte bazy drużynowo, każdy mecz po kolei, jeden po drugim, każda baza rozbita na bok, na środek, suma baz 2, baza 3, bok, środek, suma baz 3, baza 3PK, baza 3PK SFG i również suma baz 3PK i uśrednione wartości, ile średnio baz zdobyliśmy w danym spotkaniu z danym rywalem. I tak jak mówiłem, przenosimy to bezpośrednio na proces treningowy, na to, gdzie mamy deficyty, co trzeba rozwinąć. I tutaj przykład prosto z boiska. Bardzo częstym problemem spotykanym, jeśli chodzi o zdobywanie baz, jest to,
że nie ma dostatecznie wysokiej korelacji pomiędzy zdobyciem bazy 2 a przejściem z tej bazy wyżej, czyli zdobyciem bazy 3 lub bazy 3PK. No i teraz prosty sposób, jak chcieliśmy albo jak wręcz pracowaliśmy nad tym, żeby to poprawić. Prowadząc trening w formie fragmentu gry, który zaczynał się od bazy 0, jedna drużyna broni, oczywiście kontekst rywala, ustawienie pod najbliższego rywala, nasza drużyna atakuje, pierwsza piłka grana od bazy 0, niezależnie od wyniku tej akcji, odbudowa ustawienia przez przeciwnika i druga piłka wprowadzana już do bazy 2 i dopiero w momencie zagrania pierwszego podania do bazy 2 przez trenera, linia pomocy, czyli ci zawodnicy, którzy zakładamy, że albo inaczej stworzyliśmy środowisko, w którym ci zawodnicy są właśnie nad piłką, dopiero po tym pierwszym zagraniu mogą reagować, wracają, czyli zwiększamy ilość sytuacji, w której mamy tą piłkę już w bazie 2 i chcemy tą sytuację rozwinąć, przełóż na szansę do zdobycia bramki. Druga tabelka, czyli lustrzane odbicie bazy przez nas stracone, a zdobyte przez poszczególnych rywali, w ten sam sposób zbierane, w ten sam sposób wyliczone, uśrednione. I teraz, jeśli mamy wyliczone nasze bazy, nasze średnie, mamy wyliczonych przeciwników i ich średnie, składamy to do kupy, porównujemy ze sobą i wychodzi nam mniej więcej taka oto sytuacja. I teraz to, jak my to czytamy, co tutaj dla nas jest istotne. Przede wszystkim widzimy, że mamy przewagę, jeśli chodzi o zdobywanie bazy 2 średnio, oczywiście. Dodatkowo widać tutaj wyraźnie, że tą przewagę zdobyliśmy, zdobywając bazę 2 w środku boiska, natomiast na bokach byliśmy w deficycie. Bazy 3, tak jak Wam już mówiłem, no to są raczej tutaj rzeczy ułamkowe, one się pojawiają rzadko, bo rzadko jest sytuacja, że zawodnik sam biegnie na bramkę przeciwnika, na sytuacji 1-1 z bramkarzem, a tym bardziej, tego też nie dopowiedziałem, a jest ważne, baza 3PK jest jakby wyżej w hierarchii niż baza 3, czyli jeśli założymy sytuację, że nasz zawodnik z piłką otrzymał podanie, jest w sytuacji sam na sam, ale jego pierwszy kontakt z piłką odbył się już w polu karnym, to zaliczamy bazę 3PK, ale już nie dublujemy tego zdobycia bazy i nie będzie ona zarówno bazą 3PK i bazą 3, chociaż z definicji bazy 3 jest ona bazą 3, no bo otrzymał piłkę za linią obrony rywali. Jest sam na sam z bramkarzem, ale jeśli rzecz jest w polu karnym, jest to tylko 3PK. Jeśli sytuacja będzie taka, że nasz zawodnik otrzyma takie podanie przed polem karnym i prowadząc piłkę wejdzie w pole karne, to wtedy w takiej sytuacji zaliczamy zarówno bazę 3 i zarówno bazę 3PK. I tutaj wracając do tabelki, do baz 3PK, tu jak widzicie jesteśmy w deficycie i tu gdzie my zdobywamy tam średnio 6,5 z lekkim hakiem, przeciwnicy zdobywali powyżej 9 z gry. Tu jest ta dysproporcja i to jest też to, o czym Wam mówiłem przy tym liczeniu baz drużynowo, że są może nie tyle dwie drogi, ale po prostu nie do końca jest to skorelowane, że z baz 2 zawsze będzie wynikało i przekuwało się to na zdobywanie baz 3 bądź 3PK. No i teraz mając takie podsumowanie rundy, możemy to interpretować jako kierunek drogi rozwoju drużyny. Dokąd chcemy iść, gdzie mamy deficyt i jak chcemy, i teraz jak chcemy nad tym pracować, bo te dane mogą nam dać wnioski, że musimy w procesie treningowym coś podkręcić, robić czegoś więcej, a może dadzą nam wniosek, że musimy po prostu najzwyczajniej w świecie poszukać wzmocnień w danym sektorze boiska, na danej pozycji. Tak więc jakby no, każdy może sformułować z tego inne wnioski, natomiast bazy zdecydowanie służą nam i pomagają w tym, żeby postawić sobie najpierw pytanie, a potem na nie odpowiedzieć, gdzie, w którym miejscu sytuacja jest dla nas dobra, optymistyczna, a gdzie są rzeczy, które trzeba
poprawiać i nad którymi trzeba jak najszybciej i w sposób oczywiście jak najbardziej skuteczny pracować. Druga rzecz, to co mówiłem o tych zdobytych bramkach, po jednym meczu nie wygląda to ciekawie, po całej rundzie daje nam to już jakiś obraz, skąd tych bramek zdobyliśmy więcej, czy były tutaj dokładnie dodatkowo, widzicie podział w tabelce, czy były to bramki z gry po przyjęciu, czy bez przyjęcia, czyli z pierwszej piłki, podział na stałe fragmenty oraz na bramki samobójcze, których my jako dla nas w tej rundzie nie doświadczyliśmy. Ale tak jak powiedziałem jeszcze raz, już w kontekście rundy można formułować z tego jakieś wnioski. Mamy kilka bramek z dystansu, większość z tego sektora z bazy 3PK, ale bezpośrednio w świetle bramki, więc można by powiedzieć, że te trendy, które są widoczne na całym świecie w piłce nożnej, u nas w atakowaniu również się potwierdzają i przekładają na sposób zdobywania bramek w rundzie jesiennej. Ok, i kolejna rzecz, czyli tak naprawdę w wydaniu, to te wszystkie rzeczy, które omawialiśmy, czyli bazy, szanse, w zestawieniu indywidualnym i tak jak tutaj znowu, jak widzicie, wjechało Rolo, natomiast mogę Wam zdradzić, że to są zawodnicy, którzy występują na tej samej pozycji. No i mamy wszystkie statystyki, które w tej rundzie udało nam się na temat tych zawodników zebrać, czyli mamy mecze rozegrane, mamy rozegrane minuty, bramki, asysty, udział w bramkach zdobytych, udział w bramkach straconych, udział w bramkach zdobytych oczywiście dodatkowo dlatego, że któryś z tych zawodników mógł mieć udział w sensie podania kluczowego, bo ten udział w zdobytych, straconych bramkach liczymy dokładnie tak samo, jak liczymy udział w szansach. Następnie szanse, nomen omen. I co ważne, tutaj od tych szans i później do tych baz, jak widzicie, jest ogólny udział, czy tam ogólna ilość zdobytych baz i dodatkowo mamy to dzielone przez 90 minut, czyli żeby to zestawiać sobie 1:1 konkretnego zawodnika, no to mamy wypośrodkowane to poprzez liczbę minut, no bo tak jak widzicie, tu akurat mamy dwóch zawodników, którzy grali w dużym wymiarze, tak, mają obaj na liczniku powyżej 1200 minut, natomiast na przestrzeni rundy na pewno w swoich zespołach doświadczacie sytuacji, że macie dwóch zawodników na jedną pozycję, jeden jest, nazwijmy to, starterem i nazbiera tych minut, natomiast drugi raczej gdzieś tam będzie grał ogony bądź zastępował partnera, który pauzuje za kartki bądź z powodu urazu i tych minut zdobędzie dużo mniej. I jeśli zestawimy te dane bez kontekstu minut spędzonych na boisku, no to ciężko mówić o jakichś konstruktywnych wnioskach wyciąganych z takiego zestawienia, nie popartego kompletnie minutami. I tutaj ważna rzecz, po raz kolejny słowo klucz, kontekst. Czyli jeśli porównujemy dwóch zawodników na jednej pozycji występujących, to też pamiętajmy o tym, że mimo tego, że ich pozycja na boisku w naszej nomenklaturze, terminologii może być z nazwy taka sama, po raz kolejny posłużę się tym przykładem dziesiątek. No i może być tak, że porównujemy dwie dziesiątki, ale jeśli jedna z tych dziesiątek ma być ustawiona w bazie numer 2 w półprzestrzeni i stamtąd otrzymywać najczęściej piłkę i stamtąd kreować szansę do zdobycia, a druga z tych dziesiątek będzie miała za zadanie właśnie rotować się i zbiegać do szerokości, czyli będzie nie w półprzestrzeni, a w sektorze bocznym, a jeszcze jak do tego dołożymy, że będzie miała się pozycjonować w sektorze bocznym, nie w bazie 2, tylko w bazie 1, no to trudno te dane, te ilości, te wartości liczbowe zdobyte przez tych dwóch zawodników porównywać 1:1, więc jakby też będąc skrupulatnym i konsekwentnym, trzeba by było tych zawodników dzielić jeszcze pod to kryterium, pod kryterium roli w danym modelu gry, w danym ustawieniu strukturalnym na boisku, miejsce w strukturze na boisku. Ok, no i wracając, czyli mamy te bramki, mamy te szanse, mamy podział, mamy udział oczywiście w szansach również dla rywali, czyli również defensywę, nie tylko ofensywę, zdobyte bazy z wyszczególnieniem na
bazy 2, bazy 3, bazy 3PK i tutaj te nawiasy, które mamy, mówią nam o sektorach, czyli tak jak tutaj prawa ta tabelka po prawo, 43 bazy łącznie, 16 baz 2 i 14 lewy sektor, 2 środkowy sektor, 0 prawy sektor. W tej kolejności tak to sobie interpretujemy. No i tutaj to zestawienie po raz kolejny służy nam do tego, żeby oceniać zawodników, porównywać ich ze sobą pod kątem tego, nad czym trzeba pracować, pod kątem tego, czy dany zawodnik realizował swoje zadania na mecz, wypełnia swoją rolę w naszym modelu gry. No i będąc szczerym, a jednocześnie troszeczkę brutalnym, też pod kątem często, gęsto przydatności danego zawodnika do zespołu, pod kątem tego, czy na danej pozycji nie potrzebujemy po prostu poszukać zawodnika, który będzie nam zapewniał tutaj w domyśle, znaczy będzie nam zapewniał lepsze liczby, a w domyśle więcej bramek, więcej punktów i lepszą pozycję w tabeli pod kątem zespołu. Dobrze, moi drodzy, i tak naprawdę można by powiedzieć, że dobrnęliśmy do brzegu, także z mojej strony to by było na tyle. Serdecznie jeszcze raz dziękuję Dominikowi za zaproszenie, serdecznie dziękuję wszystkim za udział i pozostaję do dyspozycji, jeśli mamy jakieś pytania.